Hej, jestem Minz. Witajcie w kolejnej odsłonie gry Assassin's Creed Odyssey. Jesteśmy w pałacu Agamemnona, a w zasadzie chyba w tym, co po tym pałacu zostało. I teraz musimy jeszcze dokończyć tutaj tą lokację i uwolnić pozostałych więźniów. Jeszcze jakiś skarb został. O, idzie. No chodź, chodź. Szybciutko. No, jeszcze tobie. Tam jest skarb. Możemy go od razu wziąć. Gdzieś na dole. Gdzie on jest? A, może być tak, że jest poza pałacem. Dobra. Nie ma co. W takim razie. Wygląda na to, że jest za murami. Tabliczka jest na górze. I więźniowie też jeszcze gdzieś tutaj się kryją. A że pałac to taka magia labiryntu, to musimy trochę poszukać. Jedziemy tym okienkiem? Czy nie? Nie. O, żołnierze. Jeden. Jest tabliczka. Bierzemy najpierw tabliczkę. Cztery starożytne. Super. Więzień. Od razu go uwolnimy, co by drugi raz tu nie musieć wracać. Tak, tutaj jeszcze. I więzień jeden jest na dole. O! Z tego? Zapalić się? Może jakiś... No, może jakiś żar tam był. Nie, jednak to się pali. Dobra. Gdzie ten więzień? Dobra, na zewnątrz. Trzeba stąd wejść. Tędy wejdę? Tędy pójdę na górę, ale może jest jakieś okno. Tu możemy wejść. O, jeszcze to zgarniemy. Niezidentyfikowana dłoń. Po cholerę ci to. I zostało to wszystko. I ten skarb gdzieś tam poza. Wyjdźmy stąd. No skacz, skacz. Na dole. Czyli jest tu jakaś jaskinia. Coś pod spodem. Czy pokaże nam to Ikaros, czy nie? Aha.
prawie. Tu coś jest, no tak, skarb, ale gdzie jest wejście? Tutaj? Jakby w drugą stronę, ale zobaczymy. Na pewno nie omieszkam tam wejść. Grobowiec z Agamemnona, bardzo dobrze. Z pewnością będą węże i pułapki. Do rozwalenia nic więcej. Zapalimy sobie światło. No. Super. Tu i tu. Dobrze, pójdziemy prosto. Aha. Nie pójdziemy prosto. Stędy będziemy wychodzić. Wszystko jasne. Oświetlimy sobie, co by już nam tutaj w drodze powrotnej oświetlało wyjście. Tak, widzę, widzę, że tutaj będzie pełno tego. Trzeba zygzaczkiem. To jakoś podpalić z mizernym skutkiem. Patrzę. To mogę przesunąć. Ciekawe. A, czyli mogę to tędy przesuwać. Sprawdźmy. Won't budge. Okej, okay, to nie jest dobry pomysł. Muszę obejść to dookoła. Dobrze. Szybciej, szybciej, szybciej! Uff. No, przesuwaj. Ach, mogę w sumie też to ciągnąć. Okej. Okay. Przejdziemy. Tak. Sprawdźmy sobie jeszcze tak. Dookoła. I znowu dookoła. A, uciekaj, uciekaj. Uf. Dobra. Jesteśmy tutaj. I skarb jest. Na razie jeden. Jeszcze reszta.
gdzie Stella? Tutaj też nic. Tu jest skarb. Super, ukończone. Teraz zbieramy skarby. O. Cała kupa złota, a ja tylko parę drachm z tego zbieram. Nie fair. Czy na dół możemy zejść? Czy nie? Czy pewnie tak, ale czy to jest sens? Zaraz zobaczymy. Najpierw przedostaniemy się tutaj. Dobra, próbujemy. Zobaczymy, co jest tam. Boże. I to nie jeden. Łoj. Cholera tych węży tu. Dobra. Tutaj coś jest? Za mną też. Te ubite, jeszcze tutaj. Nie widać. Tu jesteś. Jeszcze jeden. Oj. Dobra, ciebie. Gdzieś ty jest. Nie widzę cię. Tak, poszło. Jeszcze jeden. Już miałam powiedzieć, że w tym grobowcu nie ma węży. A to wszystkie skitrały się tutaj. Jeszcze jeden. Jeszcze. Jakiś maluszek tu został. Okej. I tyle. Nie. Jeszcze możemy tu wejść. Tu mnie nie było.
stronę możemy. Drugie to samo. Nic za wiele tu nie ma. Na górze też nie. Ale dobra. Zawsze chociaż troszkę. Nie ma co narzekać. Biegniemy dalej. Szybki powrót. Sprawdzam na wszelki wypadek, bo to tak... Nigdy nie mam pewności, czy aby na pewno. Tam się nic nie kryje. Dobrze. I my musimy teraz... Którędy to było? Można się zamotać? Nie, chyba tędy przyszliśmy. I wyjście bodajże będzie w tą stronę. Tylko, że przesunięcie. Dobrze, myślałam, że coś można jeszcze pozbierać. Ale nie. Okej, okay, jesteśmy. Jo? Nie, to nie tędy. Trzeba było iść prosto. Już. Super, grobowiec zaliczony. A my zmierzaliśmy. Tutaj jeszcze możemy sobie skoczyć. Chyba, że to miejsce zostawimy przy okazji tego regionu. Myślę, że tak będzie najlepiej, żeby się już nie wracać. I podejdziemy sobie tutaj. Teraz by się nam fobos przydał. No to jednak... 300 metrów, no już trochę mniej, ale jednak jest całkiem sporo. Więc będzie szybciej tak. Jeszcze wilczki. Chlewik. Aha. Groźne miejsce. A to ciekawe. Chlewik. W porządku. Pójdziemy do chlewiku. Jest tutaj taki odważny i chciałby mnie zaatakować. O! 31 pewnie zaraz będzie wynajęty. Dobra, to może jednak wycofam się na moment, zmienię na noc i zwiększę nasze szanse. Medytacja to świetna sprawa. Chwila rozluźnienia i dzięki temu... możemy chyba więcej osiągnąć. Na przykład. Dobra.
Niech sobie ten podejdzie. Dobrze. I nie macie też. Złupimy skarb. I możemy tego siknąć. Tego też. Wygląda groźnie, więc musimy go z mocniejszego uderzenia. I jeszcze jeden z tyłu. I gotowe. Oj, najemnik idzie. Może jeszcze zdążę uwolnić więźnia. I schowam się w krzakach. Dobra. Najemnik się zbliża. Kim jesteś? 31. Z niedźwiedziem. Jeszcze mi jeden skarb został. Niedobrze. Dobra, spróbuję zaatakować najpierw niedźwiedzia. Dobra. Oj. Okej, lokacja ukończona. Co się dzieje? Strzelają do siebie, a najemnik jest tutaj. Kogo by tutaj? Dobra, wezmę najemnika. Oj, dobra. O, dobre, to było dobre. O, a niedźwiedź już. Przez przypadek dostał. Pięknie. Świetna walka. Super rozegranie. To mi się podobało. Może zobaczmy, dokąd trzeba byłoby się teraz udać. Tutaj. Korzystamy z konia i pogalopujemy tam. Tu coś było dla mnie. O właśnie. Już jesteśmy prawie na miejscu. Nie ma tych wilków. Pewnie takie martwe jak zeszłoroczny śnieg. No właśnie. Kińczyku. Dobra, jest. I skarb. I zrobione. Czy coś tu jeszcze w jaskini jest? Tak, to.
tej stronie. Coś w teksturach. Niestety nie zgarniemy tego. Trudno. A, i tutaj jeszcze zwilczka zostało. Okej, i możemy stąd wyjść. Teraz dobrze. Ach, nie przeniesiemy się. Jesteśmy za blisko. To podejdźmy sobie już tu i oddamy Alcybiadesowi wykonane zadanie. Oj. Kolejne wilki, martwe. Jeszcze jakieś, słyszę. Tu jest jeszcze. Jaskinia była na dole, czemuś tam nie siedział z wszystkimi. Ojej, trzeba się wspinać. Chodź, chodź, gdzie tu pędzisz? Chociaż kawałek na tą skałę. I wspinamy się. Do Alcybiadesa. Ciekawe, czy znów zmienił kolor włosów? Jak myślicie? Jeszcze wyżej. I w środku ich na nas czeka. I was just starting to miss you. I hope you delivered the package. I thought I'd make a joke and tell him it was mine, but he didn't laugh. Why would you do that? Vardas is an angry, emotional man. I hope to get rid of the Odoros, but now you've ruined that. If you wanted to get rid of the Odoros, then that package wasn't from him after all. Of course not. It was a perfect plan. But now I have to come up with something else. Don't think I'll ever make a cast for you now. Nie potrzebuję takiego odlewu. Okej. I tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, a jeśli macie jakieś sugestie, zostawcie je w komentarzach. To do następnego. Hej, hej!